Czasami dobrze jest podkurzać ścianę. Jeżeli na ścianie na przykład będzie dużo kurzu, czasem ciężko ten kurz zetrzeć, lepiej go podkurzać na sucho. Są oczywiście specjalistyczne odkurzacze, ale można to zrobić z odkurzaczem, który jest dostępny w każdym domu. Co musimy mieć? Musimy mieć po prostu szczotkę, która nie będzie rysowała ściany. Takie specjalne włókna, które nie rysują tej ściany. Takie normalnie do podłogi. No i tak naprawdę dobrze, jeżeli odkurzacz ma regulację mocy, bo wtedy możemy tym ssaniem, siłą ssania odkurzacza operować. Ale tak naprawdę, jeżeli nie ma takiego dużego ssania, możemy sobie wziąć i pach, przytykamy i tak naprawdę możemy sprowadzić sobie odkurzacz na dół. Co jest fajne, jeżeli ma ten odkurzacz ciąg, ta ssawka przysawa się do ściany i powoduje to, że on tak nie spada tak naprawdę, więc lekkim ruchem w dół możemy sobie podkurzać ścianę. Znowu dosysa i jak dosysa, to możemy sobie jechać w dół. I to jest dosyć ciekawa operacja. No i widać, że ta ściana jest po prostu czystsza. Szczególnie w takich zakamarkach, gdzie na przykład pokój jest, ma taką wnękę, czasami taki kurz się zbiera, no i wtedy łatwo go sobie wyczyścić. Różnice widać. I tak naprawdę zobaczymy, jak na przykład teraz się weźmie odkurze, no to widać, że mamy kurz na sawce.